Ashley i Sean poznali się 2 lata wcześniej. Co więcej, nie wydarzyło się to nigdzie indziej, ale w murach uniwersytetu, gdzie Sean był wykładowcą ekonomii, a Ashley była studentką. Związek uwodzicielskiego mężczyzny w średnim wieku z atrakcyjną dziewczyną rozwijał się tak szybko, że po 6 miesiącach ich wspólni przyjaciele przepowiadali im rychły ślub. Oczywiście w tamtym czasie dla naiwnej i wierzącej w romantyczne ideały Ashley życie wydawało się prawdziwą bajką, w której rolę księcia na białym koniu pełnił właśnie Sean Hamilton. Para miała wszystko – gorące, namiętne noce i miesiąc miodowy oraz dom przy Main Street. Po narodzinach małego Davida początkowa euforia życia małżeńskiego stopniowo zanikała. Częściowo wynikało to z faktu, że Sean, mimo swoich 32 lat na karku, po prostu nie był gotowy na dziecko i na opiekę nad nim. Jednocześnie wszystkie sprawy związane z wychowaniem syna spoczywały na barkach Ashley. Gdy dziewczyna nieśmiało próbowała przypomnieć mężczyźnie o jego rodzicielskich obowiązkach, wówczas Sean, odnosząc się do natłoku pracy, niezmiennie kierował rozmowę na inny temat. Nie mogę spać obok kapryśnego dziecka, a w dzień pracować na uczelni. Zwłaszcza, że trwa sesja. Mój przedmiot, jak wiesz, jest niezwykle ważny dla przyszłych absolwentów. Mówił Sean, który uważał się za profesora numer 1 na uniwersytecie. Oczywiście wiem o tym, kochanie, ale musisz też zrozumieć, że bardzo trudno mi poradzić sobie ze wszystkim w pojedynkę. Ashley próbowała zaprotestować, czując, jak żałośnie brzmiały jej sprzeciwy. Niestety, bez względu na to, jak bardzo młoda matka przemawiała do głosu rozsądku męża, nic to nie dawało. Na szczęście Ashley wciąż miała przyjaciół, wśród których wyróżniała się Monika. Dawno, dawno temu, jeszcze przed związkiem Ashley z wykładowcą, który później stał się jej mężem, dziewczyny studiowały razem na tym uniwersytecie. Monika, w przeciwieństwie do swojej przyjaciółki, nie spieszyła się z małżeństwem, kierując wszystkie swoje siły i wolny czas na dalszą edukację. Z tego właśnie powodu dziewczyna nie poszła za przykładem Ashley i nie opuściła uniwersytetu. Chcąc ukończyć szkołę podyplomową, Monika zamierzała zostać wykładowczynią, a w najgorszym razie asystentką. Jednocześnie Monika prawie co tydzień odwiedzała swoją przyjaciółkę, pomagając jej. Dzięki wsparciu Moniki, Ashley była w stanie znieść wszystkie trudy życia i przetrwać najtrudniejszy okres w wychowywaniu dziecka. Niestety rok po narodzinach syna Sean stał się tak bardzo chłodny wobec żony, że ich wspólne życie zaczęło przypominać fabułę kiepskiego filmu o oklepanym i przeciętnym scenariuszu. Wynikało to z faktu, że Sean, długo pozostając w pracy, zaczął wracać do domu po północy. Oczywiście za każdym razem znajdował logiczne wytłumaczenie swoich spóźnień i zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Tylko Ashley czuła, że coś musi być na rzeczy. Nieszczęsna dziewczyna od dawna zauważała chłód, który pojawił się w ich związku na krótko przed narodzinami syna. Oczywiście Ashley nie odważyła się otwarcie mówić o zdradzie i wolała udawać, że nic się nie dzieje. Cierpiąca z zazdrości żona wielokrotnie znajdowała ślady szminki na kołnierzyku koszuli Seana. Pewnego dnia, gdy podejrzenia Ashley były już niemal pewne, w końcu postanowiła podzielić się nimi ze swoją przyjaciółką. Wiem o tym, ale nie chciałam cię martwić. O twoim Seanie na uniwersytecie krążą już legendy. Nie widziałam tego na własne oczy, ale dużo słyszałam o innej kobiecie. Odpowiedziała Monika drżącym głosem. Nie udało ci się zdobyć o niej jakichś informacji? Numeru telefonu, adresu? Jesteś na uczelni prawie codziennie i swoim pytaniem nie wzbudziłabyś niczyich podejrzeń, zapytała Ashley, nabierając odwagi. W odpowiedzi Monika tylko westchnęła smutno i pokręciła głową. Oczywiście przyjaciółce było bardzo żal Ashley, która nie mogła pogodzić się z faktem, że jej mąż niemal otwarcie ją zdradza. Z drugiej strony Monika doskonale wiedziała, że dopiero po uzyskaniu prawdziwych dowodów niewierności męża Ashley będzie mogła podjąć ważną i brzemienną w skutki decyzję. Dlatego w ciągu kolejnych 3 dni dziewczyna zbierała informacje o kochance Seana, co zagrażało bezpośrednio jego życiu rodzinnemu. Ku wielkiemu zaskoczeniu Moniki, kochanką wykładowcy, okazała się asystentka Wydziału Lingwistyki Olivia Robertson. Piękna kobieta miała nie więcej niż 30 lat i sądząc po plotkach, które krążyły po wydziale, miała już za sobą doświadczenia nieudanych związków i trudnego rozwodu. Czego ona chce od mojego Seana? Czy naprawdę w mieście jest tak mało wolnych, nieżonatych mężczyzn? Zapytała Ashley, otrzymawszy od swojej przyjaciółki raport o zebraniu informacji o rywalce.
Dlaczego nie przyznajesz się do myśli, że to twój mąż wszystko inicjuje? Sądząc po naturze Shona, nie wystarczy mu jedna kobieta. Sprzeciwiła się Monika, marszcząc przy tym brwi. Cóż, zobaczymy, co będzie dalej. A może to nic poważnego? Rzuciła Ashley z nadzieją. Chcąc obalić przypuszczenia koleżanki, Monika wyjęła z torebki smartfona i pokazała jej kilka zdjęć, na których Sean i Olivia bez cienia zażenowania stali w uścisku obok wydziału ekonomii. Jednocześnie dziewczyna kategorycznie odmówiła podania źródła, które dostarczyło jej tak obciążające dowody. Dopiero po obejrzeniu tych zdjęć Ashley zdała sobie sprawę, że Sean przez cały ten czas ją oszukiwał i zdradzał na oczach wszystkich. Następnego ranka, wstając wcześniej i korzystając z faktu, że mąż wciąż spał, Ashley wzięła jego telefon i na palcach weszła do kuchni. Tam, przeglądając przez chwilę listę kontaktów, kobieta zobaczyła numer telefonu komórkowego, który należał do pewnej Oliwii. Oczywiście Ashley domyślała się, że takie zbiegi okoliczności nie są możliwe, dlatego z jakiegoś powodu, którego sama nie rozumiała, postanowiła zadzwonić do kochanki męża z jego telefonu. Kochanie, dlaczego dzwonisz tak wcześnie? Coś się stało? Zapytał zaspany głos na drugim końcu linii. Słowa dziewczyny tak oszołomiły Ashley, że nie mogła zrobić nic lepszego niż zakończenie połączenia w panice. Boże, wszystko, o czym mówiła Monika, to prawda! Trzymając się za głowę, pomyślała zaskoczona młoda kobieta. Niestety Ashley nie zdążyła dokończyć swoich wniosków, bo właśnie w tym momencie w kuchni pojawił się Sean, przeciągając się. Widząc zdenerwowaną żonę ściskającą w dłoniach jego smartfon, Sean od razu próbował założyć maskę ostentacyjnej obojętności i szczerego zdziwienia. Gdy Ashley powiedziała, że wie wszystko, niewierny mąż wyraźnie wzdrygnął się i pobladł. To wcale nie tak, jak myślisz. Olivia Robertson to moja pracownica. Łączy nas tylko praca i nic więcej, powiedział Sean bez mrugnięcia okiem. Niestety jego wymówki brzmiały tak żałośnie, że Ashley nie uwierzyła w ani jedno wypowiedziane przez niego słowo. W końcu zmęczony odgrywaniem obrażonego męża, Sean zmienił minę i wymamrotał przez zęby. Wiesz co, jak ci się coś nie podoba, to mogę odejść i już nigdy nie wrócić. W odpowiedzi na to Ashley wyzywająco wskazała drzwi, dając jasno do zrozumienia, że już jej to nie obchodzi. Niestety oszukana żona nie wiedziała, że w tym przypadku Sean przygotował już sobie odpowiedni scenariusz. Powoli wziął prysznic, zjadł śniadanie i wyszedł do pracy. Jednocześnie wiedział, że spędzi tę noc z Oliwią i wróci dopiero rano. Nie trzeba dodawać, ile gorzkich łez i bólu serca z powodu jego podłości musiała znieść wtedy Ashley. Ku jej wielkiemu zaskoczeniu Sean zgodnie z planem wrócił następnego ranka. Po wzięciu prysznica, jakby nic się nie stało, z apetytem zaczął jeść śniadanie, które z przyzwyczajenia przygotowała mu żona. Z takiej bezczelności Ashley na chwilę osłupiała i uznała, że to jest tylko zły sen. Oczywiście nie mogła też wiedzieć, że Sean miał już dość związku z Oliwią. Po części wynikało to z faktu, że kochanka praktycznie nie umiała gotować i preferowała zdrowe dania, sushi czy też potrawy prosto z restauracji. Sean mimo całej swojej natury zawsze kochał pyszne jedzenie, a przede wszystkim uwielbiał bekon i jajka, które gotowała dla niego Ashley. Oczywiście dla znajomych Seana było to dziwne, ale wykładowca od dawna był przyzwyczajony do wykorzystywania kochanek dla własnych celów, jasnych tylko dla niego. Dlatego spędzając gorące noce w towarzystwie Oliwii, Sean nie widział nic złego w zjedzeniu następnego ranka śniadania z Ashley. Prawdopodobnie mogłoby to trwać w nieskończoność, gdyby w pewnym momencie Olivia nie usłyszała plotek, że Sean ma inną kochankę, która pozbyła się jego dziecka. Co za łajdak! Obiecał mi rozwód z żoną, a on w tym czasie spotkał się z inną, pomyślała z oburzeniem Olivia. Jednocześnie oszukana kobieta od dawna podejrzewała, że Sean nie jest z nią do końca szczery. Tymczasem Ashley zastanawiała się nad najłatwiejszym sposobem rozwodu z Seanem, który grożąc, że odbierze jej dziecko, kategorycznie odmówił oficjalnego rozstania. Zraniona kobieta widziała, że pod wieloma względami pozostaje uzależniona finansowo od męża, którego pensja wykładowcy pozwalała im na wygodne życie. Na szczęście, jak to zwykle bywa, pomoc przyszła zupełnie niespodziewanie. Wszystko zaczęło się od tego, że pewnego pięknego dnia ktoś uporczywie pukał do drzwi domu Ashley. Gdy ta otworzyła, ujrzała dwie młode dziewczyny, które niecierpliwie przestępując z nogi na nogę, wyglądały na zmieszane.
Przede wszystkim Ashley była zaskoczona, że jedną z nieznajomych była sama Olivia Robertson, która od kilku miesięcy pełniła rolę kochanki Shona. Drugim gościem okazała się Natalie Green, dziewczyna, która z winy Shona musiała dokonać aborcji. Na szczęście Olivia jako pierwsza przerwała długą ciszę i od razu przeszła do omówienia celu ich wizyty. Pani Hamilton, z góry przepraszam, ale nasza trójka, wbrew naszej woli, ma podobny problem. Sposób, w jaki Sean się zachowuje, jest po prostu nie do przyjęcia i to niezwykle upokarzające. Oszukując bliskich, żyje po kolei z każdą z nas. Dlatego my z Natalie chciałybyśmy dać Seanowi lekcję, aby zapomniał o związkach z takimi kobietami jak my. Rzuciła Olivia drżącym głosem. Początkowo myśl o dwóch oszukanych kochankach męża wydawała się Ashley podstępem, oczywiście skazanym na niepowodzenie. Potem, zagłębiając się w istotę propozycji Olivii i Natalie, Ashley zdała sobie sprawę, że to jej jedyna szansa na pozbycie się problemu niewiernego małżonka. Spisek trzech oszukanych kobiet osiągnął wtedy punkt kulminacyjny, gdy Sean dowiedział się, że Ashley złożyła pozew o rozwód. Wtedy jeszcze pewność siebie mężczyzny nie znała granic. Gdy jednak Sean dowiedział się, że Natalie jest gotowa opowiedzieć w sądzie o ich związku, morale wykładowcy wyraźnie spadły. Jak się nieco później okazało, Natalie Green była jego studentką, zafascynowaną urokiem Seana. Dowiedziawszy się o spisku kobiet, które oszukał, Sean od razu zdał sobie sprawę, że jeśli to wszystko wyjdzie na światło dzienne, będzie można postawić gruby krzyżyk na całej jego karierze. Dlatego też, rozwodząc się z Ashley, Sean, ku zaskoczeniu wszystkim, zgodził się z jej wszystkimi warunkami. Otrzymawszy upragnioną wolność, kobiety oszukane przez Seana nadal utrzymywały ze sobą kontakt, a nawet później się zaprzyjaźniły. Przede wszystkim cieszył się z tej okoliczności mały David, który niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki miał jednocześnie trzy troskliwe ciotki w osobie Moniki, Natalii oraz Olivii.